Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych zapowiedziach. Tym razem na czerwiec rozpoczynają się wakacje. Warto byłoby mieć w co pograć. Zaczynamy od Dead Age 2. Jest to gra RPG z elementami survivalu. Oczywiście rozgrywka turowa. Akcja gry rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z jedynki. No i mamy rozbudowę bazy, zarządzanie zasobami. Mamy otwarty świat złożony z ponad 80 różnych lokacji i mamy różne stronnictwa, możemy też prowadzić dyplomację. Projekt Helios. Jest to alternatywna rzeczywistość, gdzie deszcz meteorytów uderzył w Ziemię w 1942 roku, powodując nadejście wiecznej zimy. Musimy walczyć o przetrwanie, dysponując różnymi bohaterami, którzy mają różne zdolności, aby pokonać przeciwnika w lokacjach, które mogą sprawić nam trudności ze względu na ułożenie przedmiotów, różnych barier. Wykorzystujemy nasze skille, aby przetrwać. Europa Universalis Emperor. Będzie to dodatek do Europy Universalis w wersji czwartej. Emperor pozwala na rozgrywkę jako członek husytów. Zmian doczekało się również Święte Cesarstwo Rzymskie. Dodatek pogłębia również mechanikę niepokojów społecznych. Mamy ideę francuskiej rewolucji chociażby wprowadzoną. I rozszerzenie wprowadza do gry również szereg innych mniejszych lub większych usprawnień, urozmaicając naszą rozgrywkę. Kto lubi ten tytuł, ja należę do takich osób, na pewno się nie rozczaruje. Zarządzanie bardziej rozbudowane, wszystko ulepszone, gra bardziej dopracowana. Wydaje mi się, że warto. The Dark Age, Book of the Heroes. Jest to gra, która zabiera nas do magicznej krainy, gdzie przy pomocy bohaterów zmierzymy się z różnymi przeciwnikami. Akcję obserwujemy z góry, a zabawa sprowadza się do eksploracji kolejnych lochów. Znajdujemy tutaj cenne skarby, rozmaite potwory oraz pułapki. Musimy sprostać oczekiwaniom naszej załogi, czyli pokonać wszystkich przeciwników. Beyond Blue. Jest to gra, gdzie będziemy wcielać się w szefową grupy badawczej, która przy pomocy nowoczesnych gadżetów bada podmorskie otchłanie. Akcja została umieszczona w oceanicznych głębinach, gdzie będziemy mogli spotkać różne stworzenia, które mieszkają w oceanie, przykładowo jakieś ryby i, jak widzicie, innego rodzaju walenie i tak dalej. Będziemy je badać. Gra jest dosyć podobna troszeczkę do Subnautiki i do No Man's Sky'a. Coś jak takie połączenie, czyli badania plus głębiny, nowoczesny sprzęt. Warborn. Jest to gra turowa, gdzie wcielamy się w mechy, które walczą na heksagonowej siatce. Jest to strategia turowa, która przenosi nas do futurystycznego świata rodem z mangi i anime, ogarniętego wojną na kosmiczną skalę. Mechy mają różne umiejętności, poprzez umiejętne ich wybieranie pokonujemy przeciwnika.
Desperados 3 to kolejna odsłona popularnego cyklu taktycznych strategii zainspirowanych serią Commandos. Kto grał w Commandosa, ten będzie wiedział, jak to wygląda, a ten, kto nie grał, będzie wiedział, że dowodzimy tutaj pięcioosobowym oddziałem specjalistów wykonujących zadania na mapach o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Wrogowie prawie zawsze mają dużą przewagę liczebną, więc odnoszenie sukcesów wymaga podejścia skradankowego i sporej dozy sprytu. Oczywiście możemy też zrobić typową masakrę i zabić każdego bez jakiejś finezji. Zależy to wszystko od nas. Fajny klimat Dzikiego Zachodu, na pewno warty zobaczenia. Disintegration to futurystyczny FPS z elementami taktycznymi. Będziemy musieli wcielić się w robota, który ma ludzki mózg, ponieważ ludzkość, aby przetrwać, musiała opanować technologię, która pozwoli przenieść mózg właśnie do takiego bota, którym będziemy kierować. No i niestety, ze względu na różnice, które były w alternatywnym świecie, doprowadziły one do wybuchu globalnego konfliktu, w trakcie którego musimy odszukać pozostałych przy życiu ludzi, by przymusowo poddać ich procesowi. No niestety, będzie trzeba zamienić ich także na roboty. Hard Space Shipbreaker. Jest to gra, gdzie będziemy wcielać się w kosmicznego złomiarza. Będziemy podróżować, aby zbierać, rozbierać kosmiczne statki na części. Będziemy mieć do tego bardzo sporą ilość sprzętu do wyboru. Będziemy demontować cenne części z tych wraków. Ponadto do naszej dyspozycji będzie lina, dzięki której będziemy mogli sprawniej poruszać się na większych odległościach. Będą różnego rodzaju kosmiczne sprzęty, spawarki, lasery i to wszystko pomoże nam rozebrać każdy statek. Danger Scavenger jest to gra typu roguelike, gdzie mamy do dyspozycji różnych bohaterów, różną broń, aby przechodzić kolejne mapy, które są generowane, jak w innych tego typu gierkach. The Last of Us 2. No nie trzeba chyba tego tytułu tutaj ludziom omawiać, bo każdy o tej grze pewnie słyszał chociaż nie raz. Czym ona się różni od jedynki? No nie oferuje niestety trybu multiplayer. Korzysta ona też z pomocy psów, które potrafią wywęszyć, w związku z tym wprowadzając zupełnie nową mechanikę do systemu skradania się. I zadawanie ran ma większy wpływ na możliwości wrogów niż The Last of Us. Także gra zapowiada się bardzo ciekawie, grafika jest mega, no i pewnie jest to must have dla konsolowców. SpongeBob, no choć nie trzeba tu więcej mówić o panu Gąbce. Musi on poradzić sobie
ze złowrogim panem Planktonem i pokonać go, przemierając mapy, zbierając różne bonusy. Typowa taka platformówka, bardziej skierowana do młodszych graczy. Hunting Simulator 2. Każdy, kto kiedyś myślał o zostaniu myśliwym, każdy, kto nie dostał pozwolenia na broń, może wreszcie się cieszyć i wcielić się w rolę myśliwego. Naprawdę gra oddaje realizm prawdziwego polowania. No brakuje tylko jeszcze zapachu jakiegoś tropu zwierzyny i powiewu wiatru, chyba że sobie jakiś wiatrak załączymy. Ale naprawdę gra jest bardzo dopracowana. Podczas zabawy wcielamy się w myśliwego polującego na wielkich równinach amerykańskiego stanu Colorado i teksańskiej pustyni, a także w gęstych lasach Europy. Każda z tych lokacji ma otwartą strukturę, co pozwala na swobodne przemieszczanie się oraz stosowanie różnorodnych taktyk, aby upolować naszą uprawnioną zwierzynę. Mamy wiele różnego rodzaju broni, którą możemy zastosować, aby upolować nasze trofeum. Jelenie, niedźwiedzie, dziki nie będą nam straszne. Naprawdę wyposażenie możemy tutaj sobie zmieniać. Mamy również dom, gdzie możemy się wyposażyć przed wyruszeniem na polowanie. Mamy także naszego wiernego pupila, który pomoże nam wytropić tą zwierzynę. Różnego rodzaju wyposażenie, maskowania i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny tytuł, bardzo dopracowany. Cold War Game. Jest to gra, gdzie będziemy mieli wojnę pomiędzy USA i ZSRR. Alternatywa do tego, co się wydarzyło naprawdę. Będziemy mieć do dyspozycji wiele jednostek, od helikopterów, piechoty, po czołgi i inne jednostki pancerne. I będziemy walczyć pomiędzy sobą. Oczywiście taktyka będzie miała bardzo spore znaczenie. Będziemy mogli dysponować naszymi wojskami, wcielimy się w rolę dowódcy, aby oczywiście pokonać przeciwnika. Hellpoint. Jest to gra podobna bardzo do Lost Soulsów. Wcielamy się tutaj w bohatera, który dzięki swoim umiejętnościom będzie musiał pokonać naprawdę sporo wrogów. Grę cechuje spora brutalność. Naprawdę gra jest bardzo brutalna. Przemierzamy stacje, pokonujemy potwory w trudnych zręcznościowych walkach. No i stopniowo rozwijamy naszego bohatera, aby przemierzać coraz to trudniejsze poziomy. Might of Scare. Jest to gra inspirowana prawdziwym hotelem, który istnieje. Podobno jest to bardzo nawiedzone miejsce i jest to pierwszoosobowy survival horror, gdzie musimy wykorzystywać wszystkie przedmioty, aby przejść dalej i będziemy musieli zmierzyć się z różnego rodzaju złem. Jak zresztą widzicie, będą to brutalne walki o przetrwanie. Żeby zachować nasze życie, będziemy musieli naprawdę zmierzyć się z różnymi upiorami. Jeżeli ktoś lubi takie tytuły, na pewno będzie zadowolony, bo będzie się działo.
West of Dead. Wcielamy się w nieumarłego, który wstaje z grobu, aby sprzeciwić się siłom ciemności i pokonać je w zasnym stylu takiego zwariowanego dzikiego zachodu. Postać bardzo przypomina Ghost Ridera z produkcji Marvela, a akcja jest, jak widać, dosyć skomplikowana ze względu na różnego rodzaju umiejętności. W tych premierach mamy różnego rodzaju RPG i inne ciekawe tytuły. Wydaje mi się, że w czerwcu nie będziecie się nudzili na początku wakacji. Piszcie w komentarzach, co wam się najbardziej podoba. Dziękuję za wszystkie łapki dla zasięgu i zostawcie subka, kto jeszcze tego nie zrobił. Pozdrawiam!